Katarzyna Zdanowicz, witam Państwa. Jest czwartek, 6 kwietnia. Zaczynamy wydarzenia. Robert Telus, piątym ministrem rolnictwa za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Problem ukraińskiego zboża narasta. Pan minister Telus będzie reprezentował interesy nowogrodzkiej rządzącej partii, a nie interesy rolników. Jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa, więc akurat tematami rolnictwa zajmuje się nie od wczoraj. Dla nas nic się nie zmieniło, znaleźliśmy się w punkcie wyjścia. Rozpoczął się gwałtowny ruch w dół. Spada inflacja, stopy procentowe bez zmian, optymizm szefa NBP też. W ciągu najbliższych 10 lat osiągniemy aktualny poziom PKB na głowę Francji i Wielkiej Brytanii. Mamy też wyraźne spowolnienie gospodarcze. Konsumpcja spada. Sława Ukrainie! Prezydenci Polski i Ukrainy jednym głosem. Ramię w ramię, zjednoczeni na tym placu, duchem wolności. Jasny przekaz do Moskwy, na Kreml. Nie uda wam się nas skłócić, nie uda wam się nas podzielić nigdy więcej. Tak, jak najbardziej skuteczna. Strażacy ochotnicy jak co roku przyjechali tutaj i z wozów polewali zgromadzonych mieszkańców i turystów. Akcja, jak Państwo widzą, jeszcze wciąż trwa, a ja jestem dzisiaj z przedstawicielami strażaków ochotników, żeby nam trochę opowiedzieli o tej wesołej, radosnej, kazimierskiej tradycji. Ze mną Jerzy Kobiałka, upominający niektórych, którzy chcieliby nas oblać, to spróbujmy opowiedzieć o tej tradycji. Od ilu lat tutaj takie radosne rzeczy dzieją się w Lany Poniedziałek? No myślę, ciężko to otworzyć precyzyjnie nam, ale zakładamy, że to już może być 50, okrągłe 50 lat. Strażacy zawsze w Wielkanoc, w Lany Poniedziałek, w strojach, w mundurach galowych wychodzili w miasteczko, pozdrawiali mieszkańców, składali życzenia. Dzień dobry, Klaudia Kroczyk, Szczegóły. No i dzisiaj taka sytuacja dosyć niecodzienna, bo na wschodzie będzie najcieplej, a na zachodzie będzie trochę chłodniej. Zazwyczaj właśnie napływa do nas powietrze z południowego zachodu, dlatego Dolny Śląsk zazwyczaj jest tym najcieplejszym, a teraz powietrze napływać będzie do nas ze wschodu, ciepłe i wilgotne. Więc właśnie na wschodzie najwyższa temperatura, ale wilgotne powietrze, dlatego też mogą pojawiać się chmury, one będą wypiętrzać się i dzisiaj, i jutro. Może lokalne burze się pojawią, ale na razie nie będę zapeszać, to tylko takie wielkie morze. Na razie sprawdzamy, co się dzieje w tym momencie. Na południu nadal pojawiają się opady deszczu w Zakopanem. No, temperatura -1, akurat przymrozek tylko i wyłącznie w tym miejscu. Słońce przebija się w wielu miejscach, ale też i na północnym wschodzie pojawiają się mgły i zamglenia. Wiatr słaby i umiarkowany na drogach. Dzisiaj proszę uważać, bo wzmożony ruch na pewno będzie się pojawiał. Chmury dzisiaj będą wędrowały przez Polskę właśnie z południowego wschodu, ze wschodu. Będą one przykrywały niebo, ale nieszczelnie. Szansa na przejaśnienia w wielu miejscach, ale też i właśnie ta wilgoć. Więc i te chmury deszczowe w wielu miejscach mogą się pojawiać. One ominą tylko rejon Zatoki Gdańskiej. Tam dzisiaj padać nie powinno. 9 stopni, bardzo przyjemnie. Temperatura odczuwalna praktycznie taka jak na termometrach, bo wiatr będzie dzisiaj słaby. No i też proszę zobaczyć tutaj 14-15 stopni. W Zakopanem 5, tutaj będzie najchłodniej, ale i centrum i zachód wyglądają całkiem dobrze. 10, 11, 12, 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach 1012 hektopaskali.